Słuchajcie, dzielimy się na trzy domy. Niebieską, pomarańczową. Pomarańczową i żółtą. Scenariusz jest prosty. W terenie jest 5. Nazwijmy to ołtarzy. Ołtarz wygląda tak. Symbol w ramce. Tego nie ruszacie. Jest też porozrzucany trochę. O, na przykład tak. Taki kartek. Bez ramki. Jak ktoś ma problem z rozróżnianiem kolorów, to ramka, brak ramki, da sobie radę, tak? Generalnie każda strona zbiera te bez ramki. Jest 5 różnych symboli. Gwiazdka, taki krzyż, łapa psa, znaczek radioaktywności i coś tam jeszcze. Za każdy dostarczony symbol, na przykład, znajdziecie gwiazdkę i znajdziecie ołtarz z gwiazdką. Za każdy dostarczony symbol do właściwego ołtarza dostajecie punkt. Przy każdym symbolu w ramce jest mazak. Po prostu. Macie coś z gwiazdką, zanosicie tam, gdzie jest gwiazdka, wkładacie w koszulkę, zapisujecie tym mazakiem, jaki kolor ją tam włożył i tyle. Potem będzie to podliczone i punkty, zobaczymy, kto ile najwięcej nastuka. Jest jeden mały problem. Symbole w ramce w danym miejscu mogą się zmienić. Czyli jak jest gwiazdka w ramce na przykład na pierwszej ścianie przez pierwsze pół godziny, to nie znaczy, że w drugim pół godziny będzie znowu gwiazdka. Żeby było trochę trudniej. Teraz... Pytania. W tej chwili w terenie znajduje się po 2 takie same symbole i po jednym ołtarzu do danego symbolu. Ja będę w trakcie jeszcze rozrzucał więcej tych bez ramki, które można zbierać. Czy to jest w miarę klarowne? Powtórzę. Nie ruszacie tych w ramce. Jak znajdziecie i dopasujecie symbol do ołtarza, zapisujecie na symbolu bez ramki, z jakiego jesteście koloru, będzie pomarańczowy, żółty, niebieski i wkładacie w koszulkę i szukacie następny. A jak ktoś znalazł znak i zginie, to odkłada tą kartkę? Można przy sobie mieć 2 symbole, dana osoba, jeżeli zostanie zastrzelona, zginie, schodzi z gry, zostawia w miejscu, gdzie oberwała. Respy? Respy. Jedna strona będzie miała tutaj, druga strona ma tam, na końcu. Jak się zaczyna ta polanka, trzecia strona ma przy śmierdzącej drodze, tam gdzie zazwyczaj są respy BF-owe. Gramy do śmierdzącej drogi i do pola paintballowego. Jocie! Do tych ścian... Ale pojechałeś! Dobra, nie rozrzucałem nic na polu paintballowym, więc aż tak daleko się nie zapuszczajcie. Generalnie mniej więcej... do tej dróżki, która tam idzie takim skosem. No i w tamtą stronę do respa pomarańczowego. Pytania? Nie. No to się teraz podzielę. A jakie respy? Respy to 3 osoby. Dobra, sobie leci od ciebie. Jest.